Mistrzynie Polski z Krakowa pokonały w sobotę po raz trzeci nasz zespół i zapewniły sobie awans do wielkiego finału Tauron Basket Ligi Kobiet. Przed sobotnim meczem trener naszego zespołu Arkadiusz Rusin zapowiadał, że jego podopieczne będą starały się z całych sił pokonać broniące tytułu mistrzowskiego krakowianki, by przedłużyć nadzieję na awans do wielkiego finału. Początek w wykonaniu polkowiczanek był naprawdę imponujący. Przez niemal całą pierwszą kwartę toczyła się bardzo wyrównana walka, kosz za kosz. Dopiero w końcówce kwarty otwierającej rywalizację krakowianki dzięki dwóm celnym trójkom Magdaleny Ziętary oraz Fari Abdi odskoczyły na 6 oczek. Tuż przed syreną kończącą pierwsze 10 minut dwa punkty dla gospodyń zdobyła jeszcze Agnieszka Majewska i strata zmalała do 5 punktów. Zmaganiom koszykarek z Krakowa i Polkowic przyglądał się z trybun Krzysztof Koziorowicz, były trener naszego zespołu oraz reprezentacji Polski koszykarek. W drugiej kwarcie wicemistrzynie Polski z Polkowic dość szybko wyrównały stan meczu. Po punktach Helen Sperry-Dotir było już 23-23. Przed przerwą szybka gra obu zespołów w zestawieniu z agresywną defensywą sprawiły, że sędziowie się pogubili i podjęli kilka kontrowersyjnych decyzji, wobec których można było mieć sporo zastrzeżeń. Niespełna minutę przed końcem pierwszej połowy odważnie zachowała się rozgrywająca naszego zespołu Dominika Owczarzak, która zdecydowała się na wejście pod kosz rywalek. Skończyła akcję celnym rzutem i do szatni na przerwę wicemistrzynie Polski z Polkowic schodziły z przewagą jednego punktu. W przerwie meczu miał miejsce pokaz grupy kolarskiej działającej w ramach MKS Polkowice oraz koszykarskiej drużyny juniorek, która awansowała do półfinału Mistrzostw Polski. Po zmianie stron mecz nadal był bardzo dobrym widowiskiem, w którym było mnóstwo walki, a także sporo efektownych akcji. Wiślaczki ewidentnie przyspieszyły grę, dość łatwo rozrzucały defensywę gospodyń, wypracowując czyste pozycje. Na szczęście dla naszej drużyny szwankowała u nich skuteczność. Po 5 minutach gry w trzeciej kwarcie trójką poczęstowała rywalki Naketia Słonier i podopieczne trenera Rusina objęły najwyższe prowadzenie w meczu, 46-42. Niestety gra mocno się zaostrzyła, a sędziowie mieli problem z utemperowaniem zawodniczek. Rozgrywająca naszej drużyny Dominika Owczarzak odczuła to boleśnie, gdy została uderzona łokciem w twarz na tyle mocno, że zaczęła krwawić. Od momentu, gdy Owczarzak opuściła plac gry, by poddać się zabiegom zatrzymującym krwawienie, doskonale dysponowana Quigley zdobyła 7 punktów z rzędu i mistrzynie z Krakowa kończyły trzecią kwartę, prowadząc 57-49. W ostatniej odsłonie krakowianki kontrolowały przebieg gry i ostatecznie wygrały dość pewnie różnicą 14 punktów, zapewniając sobie awans do wielkiego finału, w którym zmierzą się z Artego Bydgoszcz. Zespół z Polkowic grał fantastycznie do połowy, wykorzystywał wszystkie nasze błędy, które robiliśmy w obronie, a trochę ich było. Ale co mnie cieszy, że my zagrałyśmy dzisiaj zespołem. Mamy 27 asyst, co tak naprawdę rzadko kiedy się zdarza. Nie pamiętam naszego meczu, żebyśmy tak zagrały, także to jest najważniejsze, że nie tylko dawałyśmy punkty, nie myślałyśmy o sobie, ale też szukałyśmy koleżanek i ta gra zespołowa dzisiaj przyniosła rezultat. Cieszę się bardzo, że Agnieszka Schott-Heimej rozegrała swój pierwszy mecz, drugi mecz w tym sezonie, ale po takiej długiej kontuzji wróciła i jest z nami, także brawa dla niej, że walczyła cały czas, że nie poddała się, że wróciła do koszykówki i naprawdę wielkie słowo uznania dla niej. Gratuluję, to była fajna seria dla nas, skończyła się bardzo pozytywnie. Bardzo chcieliśmy wygrać te 3 mecze, wygraliśmy i trzymam kciuki za to, żebyście sięgnęli po ten medal, który jest, myślę, że w waszym zasięgu. Nasz zespół będzie walczył o brązowe medale, a za rywala będzie miał toruńską energię. Staraliśmy się dzisiaj troszeczkę napsuć krwi i rozmawiałem z dziewczynami, żebyśmy spróbowali wyrwać chociaż ten jeden mecz Krakowowi, ale jest bardzo dobry przeciwnik, dla nas jest zbyt wymagający. Do przerwy i tak uważam, dziewczyny dzisiaj zagrały dobre zawody, szczególnie w ataku, bo mamy problemy, żeby zdobyć dużo punktów z Krakowem. Dzisiaj się udało 37 do przerwy, co jest naszym najlepszym rezultatem z tych 4 czy 5 nawet meczów, bo jeszcze graliśmy mecz pucharowy z Krakowem, czyli to dzisiaj był 6. Pierwszy raz nam się udało 61, ale myślę, że to też było troszeczkę dekoncentracji ze strony Krakowa w defensywie. Ten side defense już nie był taki ciasny jak we wcześniejszych meczach. W drugiej połowie szczególnie Justyna obecna tutaj i Lavender z łatwych sytuacji rzutowych nas rozstrzelały za 2 punkty, także nic. Chciałbym, żeby słowa trenera były prorocze, żebyśmy się cieszyli z trzeciego miejsca po meczach z Toruniem. Krakowowi życzę powodzenia w meczach z Bydgoszczą, bo chyba tam się nic nie zmieniło i tacy przeciwnicy są.
oby ten półfinał był z medalami, dla Wisły ten najcenniejszy. Pierwszy mecz rywalizacji o brązowy medal w najbliższą sobotę w Toruniu.